Także co? Oddaję głos, jakby nie było, Grześkowi. Grzeszek, poprowadzisz zajęcia dzisiaj. Mamy trochę luźniej. Mamy trochę luźniej dzisiaj, także dzisiaj Grześkowi oddajemy. Ale na pewno ciekawy temat. Zapraszamy. Dzień dobry. To jak koledzy wspomnieli, nazywam się Grzegorz Marcinów i dzisiaj Wam bardziej przybliżę kwestie muchowe. Zacznijmy od tego, czym to wędkarstwo tak naprawdę jest, na czym to polega. To pojętnie. Jeśli chodzi o prezentację, plan. Najpierw jakieś tam lekkie, krótkie słowo wstępu. Później przejdziemy do sprzętu muchowego, omówimy wszystko po kolei, co jest potrzebne, żeby zbudować zestaw. Następnie omówimy przynęty, ponieważ jest kilka różnych rodzajów przynęt. Później przejdziemy do wykonywania takich przynęt i na sam koniec omówimy jeszcze metody, jakimi możemy łowić na muchę. Więc tak, wstęp. Wędkarstwo muchowe jest to aktywna forma spędzania czasu. Nie jest to siedzenie na krzesełku, patrzenie się w spławik, tylko jednak mimo wszystko chodzenie po rzece, szukanie miejsc, w których możemy te ryby znaleźć. Oprócz tego, zamiast chodzić po rzece, możemy też wsiąść na łódkę i sobie popływać na łódce i połowić rybę. A oprócz tego, jeszcze jak przychodzi zima i za bardzo pogoda nie sprzyja do łowienia, możemy pokręcić wieczorami muchę. I tak, przechodząc do sprzętu. Wędki muchowe są one trochę inne od spinningowych, tych, które pewnie już mieliście w ręce. Mamy dwa rodzaje wędek. Tutaj na pierwszym obrazku i to, co mam w ręce, to jest wędka jednoręczna. Oprócz tego są jeszcze wędki dwuręczne. Różnica jest taka, że w wędce jednoręcznej wykorzystujemy jednej wędki do wyrzucania naszych przynęt, a w dwuręcznych, no, tak jak nazwa mówi, potrzebujemy jednak tych rąk dwóch. Wędki dzielimy na różne klasy. W spinningu jest to chyba gramatura wyrzutu i tak dalej. Tutaj mamy klasy od klasy pierwszej do klasy 12. Klasa pierwsza jest to wędka najlżejsza, najmniejsze, najlżejsze muchy możemy tym wyrzucać i czym wyżej, tym te przynęty mogą być coraz cięższe. Oprócz tego mamy jeszcze długość wędki, którą bierzemy pod uwagę. I tutaj niestety jest tak, że jedną wędką nie przerobimy wszystkich metod łowienia, tylko jednak w zależności od tego, na jakiej rzece łowimy, w jakich warunkach, czy na łódce i tak dalej, różnej długości te wędki są potrzebne. Później przechodzimy do kołowrotka. Kołowrotki w wędkarstwie muchowym również są inne niż w spinningowym. Tutaj mamy na przykład takich kołowrotków. Kołowrotek nam głównie służy jako magazyn. Kołowrotek głównie nam służy jako magazyn linki. Pozwolę sobie to pokazać. Jak łowimy na muchę. Jak łowimy na muchę, to przede wszystkim operujemy sznurem, czyli ten sznur sobie gdzieś tam dalej wyrzucamy. I z tego kołowrotka sobie tą linkę wysnuwamy. I jak holujemy później ryby, załóżmy, że ją złowimy, to ten kołowrotek sobie po prostu jest, ta linka jest gdzieś tam w wodzie, sobie pływa i cały hol przebiega praktycznie ręką. Ewentualnie, jeżeli mamy na przykład jakąś tam super dużą rybę, że nam tą całą linkę stąd wybierze, no to wtedy oczywiście ten kołowrotek też ma jakiś hamulec i tak dalej, wtedy możemy się nim posiłkować, ale jest to raczej magazyn linki niż kołowrotek, który ma nam służyć do holowania ryb. I tak też dopowiem, kołowrotki, jak i wędki też są opisywane w klasach. I idąc do przodu w temat, żeby zbudować zestaw razem z kołowrotkiem i wędką muchową, należy kołowrotek i wędkę dobrać do siebie klasami. Czyli jeśli mamy wędkę na przykład w czwartej klasie, to dobieramy kołowrotek w czwartej klasie, żeby zestaw po prostu był dobrze wyważony i wygodnie nam się dzięki temu łowiło. Tutaj trochę się nie zgodzę do końca, jednak mimo wszystko, bo ja na przykład wolę, ale to jest moje osobiste przemyślenia, wolę mieć kołowrotek bardziej dociążony, żeby jednak ta wędka nie była bardziej w poziomie, tylko jednak żeby mimo wszystko ją ciągnęła do mnie. No ale to już są kwestie jakieś tam indywidualne. Dwie szkoły, zawsze rywalizacja, także zobaczymy na zawodach. Później przechodzimy do linek. Linek mamy mnóstwo rodzajów i różnych linek.
dać w obieg. Tutaj mamy kasety akurat wymienne z kołowrotków i tak naprawdę nie musimy wymieniać całego kołowrotka, tylko wystarczy taką kasetę podmienić i od razu możemy zmienić linkę. Linki dzielimy przede wszystkim na pływające i tonące. Podczas łowienia rzecznego głównie korzystamy z linek pływających, czyli takich, które się unoszą po powierzchni wody. Linka służy nam zarówno, tak jak wcześniej mówiłem, do wyrzucania przynęt oraz oprócz tego jest naszym wskaźnikiem bramy. Czyli załóżmy, jeżeli płyną przynęty, też płynie linka po wodzie i widzimy jakieś lekkie zatrzymanie linki, ewentualnie przytopienie, no to wtedy automatycznie tniemy, bo najprawdopodobniej jest to branie, no ewentualnie zaczep. No działa podobnie to jak w metodzie spławikowej działa spławik, czyli taki wskaźnik brania po prostu. Dokładnie. Przypony. Jak już mamy wędkę, mamy kołowrotek, mamy linkę, dajemy przypon. Później będziecie mogli podejść, ponieważ tutaj mam przypon przyczepiony do jednej z linek. Przypony są tak zwane koniczne przy metodzie, jak rzucamy z linki. Przypon koniczny jest po to, żeby podczas wyrzutu, jak już ta energia przechodzi z linki na przypon i później na muchy, przypon jest po to konieczny, żeby po prostu te muchy nam się tak jakby fajnie prostowały razem z tym przyponem i naprężone wpadały do wody. Oprócz tego przy drugiej metodzie łowienia już bez linki, czyli tak zwanej metodzie żyłkowej, mamy za przypon dwukolorową żyłkę, którą raz możemy prowadzić tak żeby określić grunt, jeżeli na przykład mamy głębsze miejsca, a dwa, mamy wtedy dużo lepsze czucie tych przynęt. Wtedy jak dobrze potrafimy poprowadzić muchy, to czujemy na przykład wszystkie kamienie, które mamy pod muchami, o które te muchy zawadzają po dnie. Tutaj też będzie można podejść, później pokażę, jak to dokładnie na wędce wygląda. I teraz przechodzimy do przynęt. Pierwszym rodzajem przynęt są nimfy. Tutaj mamy przykłady takich nimf. Mają one za zadanie imitować organizmy żyjące w wodzie, typu jakieś imitacje larw, poczwarek, widelnic, kiełży, dżdżownic. Tutaj na przykład na samym środku widzimy imitację ochotki. Z lewej strony mamy dżdżownicę. Więc to są nimfy i nimfami głównie łowimy przy dnie. Ewentualnie też, jeżeli na przykład mamy główną tą nimfę założoną ciężką, to drugą nimfę, którą mamy, bo możemy łowić na dwie przynęty, mamy lżejszą, która gdzieś tam w środku toni wody, płynie i też wabi ryby. Kolejnym typem przynęt są suche muchy. Suche muchy są to imitacje jakichś komarów, much i tak dalej. Głównie tych żyjątek, które płyną gdzieś tam po powierzchni wody, jak na przykład widzimy jakieś oczka ryb i tak dalej, wtedy możemy założyć właśnie taką muchę. Jak ona napłynie, to wtedy często mamy brania. Kolejne przynęty to mokre muchy. Mokre muchy imitują to, co jak mieliśmy te pierwsze przynęty, czyli nimfy. Z nim się wylęgają właśnie żyjątka, które wypływają do góry. I w tym momencie właśnie mokre muchy mają za zadanie imitować tego typu żyjątka. I ostatnim typem przynęt omawianych są streamery. Streamery mają imitować małe rybki, czyli tego typu przynęt bardziej użyjemy na przykład na szczupaki, okonki, ewentualnie pstrągi tęczową. Na przykład. Chociaż w zwykłe pstrągi latem, jak na przykład jest zimna woda i nie chcemy za bardzo wchodzić do wody, też możemy założyć. Później właśnie po całej tam prezentacji rozstawimy muchy wszystkie na stole. Każdy będzie mógł sobie podejść, zobaczyć. A nie otwórno? Nie, raczej nie. Nie powinno. Okej, i teraz tutaj mam takie krótkie filmiki obrazujące, jak wykonujemy takie muchy. Dobra, już, a teraz będzie tak? Tak. Jak światło, to możemy przydać. No to możemy przydać. Zaczniemy całkiem od lewej strony. Jak tyle to dole? 1, 2? O,
Więc tak, mamy haczyk i zaczynamy od nitek. Najpierw nawijam grubszą nitkę, tak żeby uformować kształt muchy. Teraz jest przykładany ogonek z pióra koguta. Następnie mamy pióro pawia, które będzie do tego przyłożone. I teraz jeszcze w międzyczasie podmieniam nitkę na cieńszą, ponieważ tutaj już mamy nadany kształt muchy i nie chcemy go za bardzo zmieniać, więc zmieniamy na cieńszą nitkę. W międzyczasie owinąłem muchę piórem z bażanka, teraz z drutem, żeby tą muchę wzmocnić i na sam koniec daję dubbing, czyli kawałek jakiegoś takiego a la flesza, który po prostu tą muchę nam bardziej urozmaica i często też właśnie takie różne kolory dubbingu pozwalają na skuteczniejsze namierzenie i zwabienie tych ryb. Na sam koniec trochę lakieru i węzeł, tak żeby ta mucha była wytrzymalsza. Więc tutaj mamy pierwszy przykład nimfy. Kolejna nimfa również, tutaj mamy nimfę z tak zwanego quilla, czyli jest to pióro pawia. Na początek również ogonek, teraz będzie dodawany kawałek flesza przy dupce, tak żeby też mucha właśnie troszeczkę gdzieś tam błyszczała mimo wszystko. I teraz dajemy quilla. Quill jest bardzo delikatny, dlatego po jego nawinięciu będziemy tutaj dawać lakier. Jest to zwykły lakier do paznokci utwardzany światłem UV. Lakier rozsmarowujemy, utwardzamy latarką i teraz dajemy trochę piór CDC. Pióra CDC są to pióra z odwłoku łojowego kaczki. Są one o tyle fajne, że jak ta mucha wpadnie do wody, to między tymi piórkami będą bąbelki powietrza się utrzymywać. I te bąbelki też właśnie sprawiają, że te muchy są skuteczne i lepiej wabią ryby niż muchy bez tego. Chociaż to też nie jest reguła. I na sam koniec tutaj mamy przykładową suchą muchę. Jest to mucha bardziej nachlenia. Na początek zaczynamy oczywiście od nitki. Do tego dajemy taką nitkę z kawałkiem różu, która będzie nam robić za brzuszek muchę. Do tego dajemy kawałek pianki. Pianka akurat ta się fajnie sprawdza, ponieważ ona dobrze pływa i tą muchę ciężko zatopić. I dajemy taką imitację nóżek. Też właśnie przy suchych muchach te nóżki często sprawiają, że te ryby jednak zdecydowanie chętniej tą muchę będą jeść. Zaraz damy znowu kolejne nóżki z przodu. I teraz jak już mamy te nóżki przymocowane, dajemy tutaj po kropelce lakieru tak zwanego, co się nazywa? Jest lakier z pszczół, pszczela. Pszczela, dokładnie tak. I później jeszcze na sam koniec, tutaj na samej górze widzimy kawałek takiego zielonego czegoś, to jest akurat z ogona wiewiórki pragnę farbowanej, tak żeby lepiej tą muchę było widać, jak gdzieś tam oddali sobie płynie. I teraz przechodzimy do metod łowienia. Na początek zajmiemy się nimfami, czyli tym, co nam płynie pod wodą. Tutaj jeszcze też będą filmy, więc to też jeszcze możemy przygasić. A czy jeszcze a propos nimf coś powiem? No. Pytanie do Was. Jak myślicie, jakie ryby możemy na metodę Dobrze. No śmiało, śmiało. Też, ale pytanie jest, na jaki rodzaj much byś został? Pojmijmy, jakie są rodzaje? Powierzchniowe? Powierzchniowe, czyli sucha mucha, mokra mucha, nimfa. Nimfa to są te żyjące z dna, mokra mucha to jest taka jak stoi. Strąg lubi skakać, czyli no, śmiało. Czyli przynęty. No, jakie ryby, które łowicie na co dzień? W jeziorach możecie złapać, jak myślicie? Czy szczupaki? Z sandaczami ciężko jest, ale też ciężko, może. Nie?
wiem, że z łowieniem to często jest właśnie wymieniany drapieżnik. Bardzo słuszna uwaga. Trzeba jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę pstrągi na przykład łowimy skutecznie na wszystkie te metody. Teraz tak, jak przejdziemy sobie do metody żyłkowej, czyli łowienie bez sznura muchowego. Tutaj wrzuciliśmy nimfy do wody, czekamy aż one spadną do dna. No to możesz wstrzymać. Teraz jeszcze raz to damy od nowa. Tak, wrzucamy nimfy do wody, one sobie tutaj spływają do dna. Są gdzieś tam w toni. Przy samej końcówce już widzieliśmy, że wzięła nam ryba. I tutaj już mamy rybę zaczepioną, teraz jesteśmy w trakcie polowania. Jak ją wykolujemy, bez zbędnego dotykania odczepiamy i płynie. Tutaj wybieramy jakieś muchy w międzyczasie i znowu rzucamy, i w tym przypadku akurat łowimy lipienia. To jest film pierwszy. Drugi film również obrazuje metodę żyłkową. A tutaj mamy lipienia zapiętego, czyli też rzucamy muchami lekko powyżej siebie. Później te muchy nam swobodnie spływają. W międzyczasie widzimy albo na żyłce, że żyłka się lekko zatrzymuje i wtedy ją zacinamy, albo ewentualnie czujemy uderzenie na wędce. No i kolujemy rybę. I kolejna metoda łowienia, jest to długa nimfa, czyli tutaj już użyjemy tych sznurów, które mieliście w rękach i które wam pokazywałem do łowienia. Chodzi tutaj o to, żeby rzucić tymi muchami i zacząć je swobodnie prowadzić, tak żeby one spływały jak najswobodniej nurtem. I po takim wyrzucie widzimy, że te ryby się gdzieś zaczepiają. O, właśnie tutaj widzimy, jak kolujemy taką muchę i w tym momencie ściągamy ręką nadmiar tej linki, powrotkiem w ogóle nie kręcimy. Kolejna metoda łowienia to sucha mucha, czyli do tego używamy tych much, co pływają po powierzchni. Tak samo jak w przypadku nim wcześniej, też wyrzucamy tą linką jak najdalej, albo ewentualnie w miejsce, w którym się spodziewamy tej ryby. I tutaj zaraz będzie widać takie oczko gdzieś w tym miejscu, lekkie. O, tutaj było. I w tym momencie było widać, jak ryba zjadła tą muchę, no i automatycznie ona się praktycznie zacięła i zaczynamy jej holowanie. Przy łowieniu na suchą muchę ważne jest to, żeby ona spływała jak najbardziej naturalnie, żeby nie zostawiała za sobą żadnej fali, ponieważ w tym momencie bardzo rzadko się zdarza, że ryby do takiej muchy podchodzą. Oczywiście są sytuacje, w których na tak zwanego smużaka łowimy, ale to są naprawdę wyjątki i rzadko kiedy jest to skuteczne. Kolejna metoda to mokra mucha. Mokra mucha, czyli tak. Tutaj jak widzę, jak się przypatrzycie, stoję z prawej strony rzeki, z lewej strony rzeki mamy brzeg. Łowiąc na mokrą muchę, najczęściej mi się sprawdza taka metoda, że rzucam pod drugi brzeg i zostawiam te muchy, żeby one spływały naturalnie. One, załóżmy, będą spływać tam przez jakieś 5 sekund naturalnie, a później nurt już zacznie nam te muchy wyciągać do góry, jak ta linka zacznie się naprężać i będzie coraz dalej ode mnie. I w tym momencie do wychodzącej takiej muchy, już podchodzącej pod samą powierzchnię, mamy brania. Więc to jest... Tylko akurat w tym miejscu nie ma żadnej ryby, ale zaraz będzie jeszcze drugie miejsce. O, tutaj. I teraz tak, tutaj akurat bezpośrednio na środku, jak mamy kadr, pod samym drzewem będzie zaraz ryba. Jak szedłem rzeką do góry, widziałem, że stoi tam ryba. Miałem akurat mokrą muchę, rzuciłem tą mokrą muchą i patrzyłem na końcówkę linki, czyli tutaj dobrze tego nie widać do końca, ale w to miejsce. I jak zobaczyłem, że ta linka tylko i wyłącznie lekko się ruszyła, wtedy zaciąłem. I zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. Czyli tak, linka kawałek odjechała. W tym momencie zaciąłem, no i holuję tutaj już rybę. No i tak jak wcześniej mówiłem, z kołowrotka akurat w tym momencie nie korzystałem za bardzo, a nie, jednak korzystałem. Czyli po prostu było dużo linki, więc stwierdziłem, że ten nadmiar wybiorę. Hamulec tutaj mam ustawiony nie za mocno, no i widzimy, w tym momencie już ryba zaczyna powoli jechać z hamulca z kołowrotka. No i mamy strągę. I kolejna metoda jest to streamer, czyli imitacja małych rybek. Tutaj akurat będziecie widzieć ujęcia z tegorocznych mistrzostw Polski, czyli z
elementach stojącego, w ogóle nie było złudki. Odnośnie streamera sytuacja wygląda tak, że prowadzimy go różnie. Albo ściągamy szybko linkę, albo ściągamy powoli linkę. Możemy korzystać zarówno z linki pływającej, jak i z linki tonącej. W tym przypadku upływałem 2,5 godziny, próbowałem i tak, nic się nie dało i w pewnym momencie stwierdziłem, że spróbuję prowadzić te muchy bardzo głęboko. Tutaj akurat miałem linkę tonącą, więc wsadziłem szczytówkę jak najgłębiej do wody i zacząłem ściągać. I tutaj jak mamy to ściąganie, to były takie pyknięcia, czyli tak, dwa razy podciągnąłem, zostawiłem, dwa razy podciągnąłem, zostawiłem. Jako że głównie tutaj łowiliśmy pstrągi tęczowe, one są nauczone jedzenia, zrzucane jakieś tam paszy i tak dalej, czyli tak naprawdę jedzą to, co im wpada z góry na dół. I takie podwójne podciąganie powodowało, że muchy podchodziły trochę do dołu, a jak przestawałem podciągać, zaczynały spadać. I w tym momencie, jak spadały, właśnie nastąpiło branie i udało się złowić pstrąga tęczowego na streamera. I zaraz troszkę tutaj będziemy widzieć. No i podebrane. Udało się. No i właściwie to by było ode mnie tyle. Dziękuję za uwagę. Jakby chcieli Państwo ewentualnie zobaczyć więcej tego typu filmów, to zapraszam na YouTube'a. Jak piszecie Grzegorz Marcinów, powinno Wam wyskoczyć. Udało się. Dokładnie. I ciężar tych much ogólnie powoduje to, że tym rzucamy. I tak naprawdę dalej jak na te dwie długości, no jesteśmy w rzucie, jakbyśmy jakieś... Drodzy kochani, Grzesiek do nas przyjechał aż z Wrocławia, tak? Trochę kilometrów miał. Mucha to nie tylko strągi, nie tylko lipienie, ale też chlenie, okonie, płocie, wzdręgi, leszcze. Wszystko. To wszystko, co... To wszystko, co tu mamy, imituje robaki, które są wygodne.